Szanowni Państwo, drogie koleżanki, drodzy koledzy, nazywam się Piotr Jankowski i jestem kardiologiem. Kardiologia to polska medyczna racja stanu, to nasza narodowa sprawa. Wszyscy jesteśmy jedną drużyną, gramy do jednej bramki. Dlatego w czasie mojej kadencji będę wspierał wszystkie dziedziny kardiologii. Począwszy od diagnostyki, w tym diagnostyki obrazowej, przez leczenie zabiegowe po profilaktykę. Będę pomagał zarówno osobom młodym na początku drogi zawodowej, jak i tym będącym tuż przed szczytem swojej kariery. Będę pomagał zarówno osobom pracującym w przychodniach, w poradniach kardiologicznych, jak i w oddziałach i klinikach kardiologicznych. Ważnym aspektem mojej kadencji będzie dbanie o mądrą politykę medialną, o wizerunek Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego jako organizacji dbającej o dobro publiczne. Z organizacją o takim wizerunku chcą ściśle współpracować politycy, decydenci, samorządowcy. To ułatwi nam nie tylko zabieganie o granty, o zwiększenie wpływów, przychodów towarzystwa, ale również pozwoli skuteczniej lobbować za poprawą warunków pracy, naszej codziennej pracy. Pozwoli również skuteczniej i szybciej wdrażać do polskiej kardiologii nowe, nowatorskie, nowoczesne technologie. W tym zakresie będę również bardzo mocno wspierał działania Komisji Telemedycyny, Teleinformatyki. Ważnym aspektem, ważnym priorytetem mojej kadencji będzie wspieranie międzynarodowych badań naukowych. Nie tylko realizowanych we współpracy ze strukturami Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, ale również z Narodowymi Towarzystwami Kardiologicznymi, w tym również w naszej części Europy. Ta zacieśnienie współpracy z innymi towarzystwami narodowymi pozwoli nam skutecznie konkurować w wyborach do struktur Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Będę też również dbał o zdrowie publiczne. Wspólnie będziemy edukować Polaków, polskich pacjentów. Będziemy zabiegać o poprawę stylu życia pacjentów. I wreszcie ważnym aspektem mojej kadencji będą pacjenci z wielochorobowością. Dlatego mottem mojej kadencji jest dojrzała kardiologia, dojrzały kardiolog. Bardzo dziękuję.